Hejcia, witam serdecznie. Od kilku dni na różnych grupach dotyczących pomocy gołębiom widzimy dużo postów na temat tragicznej sytuacji gołębi miejskich w Krakowie, głównie na rynku. Zebrano kilkadziesiąt chorych ptaków, siedziały na ziemi w nocy, co jeżeli ktoś jest uważnym obserwatorem, no to może tak zauważyć, że w nocy raczej nie widzimy żadnych gołębi, bo one śpią gdzieś poukrywane w tych swoich miejscach noclegowych albo no, ewentualnie no, gdzieś wysoko śpią, tak? A tutaj one śpią na ziemi. I na stronie Chatka Gołębia, Gołębie do adopcji, czytamy właśnie, że sytuacja gołębi miejskiej w Krakowie jest tragiczna. Chorych ptaków jest tak dużo, że opieka nad nimi przekracza możliwości osób prywatnych, ponieważ miejsca w różnych klinikach są ograniczone. A co najbardziej jest szokujące w tym, to fakt, że ta grupa właśnie, która pomaga gołębiom, stworzyła projekt obywatelski Antykoncepcja gołębi, stwórzmy lepsze miasto do życia, który został odrzucony. Jak czytamy, projekt miał na celu ograniczenie populacji gołębi miejskich w humanitarny sposób, co byłoby korzystne dla mieszkańców. Wiele osób nie przepada za gołębiami, szczególnie gdy jest ich tak dużo jak w Krakowie. Dla wolontariuszy pomagających zwierzętom jest to straszne uczucie, gdy za każdym razem wychodząc na spacer po centrum znajduje się chorego gołębia. Oraz dla fundacji i ośrodków zajmujących się pomocą zwierzętom, mniej pacjentów oznacza zwykle lepszy poziom opieki. Projekt Antykoncepcja gołębi, stwórzmy lepsze miasto do życia zakładał wzorem Niemiec założenie gołębników miejskich i wymianę w tych miejscach jajek prawdziwych na sztuczne, instalacje siodełek, na których gołębie mogłyby usiąść, nie wlatywałyby wtedy na balkony i parapety, instalacje półek zewnętrznych i podmianę w tych miejscach jajek prawdziwych na sztuczne, rejestrację miejsc gniazdowania gołębi i podmianę w tych miejscach jajek prawdziwych na sztuczne, wdrożenie antykoncepcji hormonalnej wzorem Barcelony, gdzie w ciągu 3 lat liczba gołębi w koloniach karmionych środkiem antykoncepcyjnym zmniejszyła się o 55,26%. Niestety projekt został odrzucony. Projekt blokuje krakowski ornitolog, który twierdzi, że krakowska populacja gołębi to populacja stabilna, wyznaczona przez naturalną pojemność środowiska i stanowiąca element ekosystemu miejskiego, jak również krajobrazu miasta, w którym funkcjonuje od setek lat. Myślę, że najciekawsze jest to, że de facto tutaj w tym przypadku osoby, które tak nienawidzą gołębi i osoby, które pomagają gołębiom, takie jak na przykład ja, chociaż ja raczej okazjonalnie no, jakiegoś tam gołębia złapię, też tutaj nie chcę mówić, że jakoś bardzo dużo ich ratuję. Właściwie to my byśmy się zgodzili w tym, że chcielibyśmy, żeby tych gołębi było mniej. Ponieważ ja dobrze wiem, że większość osób, które pomaga gołębiom, popiera właśnie podmianę jajek, no, nierozmnażanie tych gołębi, tak? Zdecydowanie byłoby dla nich lepiej, gdyby nie było ich tak dużo. A tutaj się okazuje, że ten projekt zostaje zablokowany przez miejskiego ornitologa. Zauważmy, że tak często jest jakaś wręcz nienawiść do osób, które pomagają gołębiom. A tak naprawdę my byśmy chcieli, żeby tych gołębi było no mniej, tak? Żeby wszystkim było lepiej, żeby nie musiały one tak masowo umierać jak w Krakowie. Uważam, że ta decyzja jest naprawdę szokująca i haniebna. Zauważmy, jest to projekt bardzo w duchu negatywnego utylitaryzmu, w duchu redukcji cierpienia. Więc tym bardziej jest to przykre, że coś takiego zostało po prostu uwalone. Miejmy nadzieję jednak, że tego typu projekty będą się pojawiać w innych miastach, że w końcu to się stanie
realnym działaniem, bo jak widać jest to możliwe, jest to już możliwe, żeby w tych ekosystemach miejskich wprowadzać antykoncepcję, redukować to cierpienie. I miejmy nadzieję, że pomoże to nam w przyszłości, żeby dokonywać nowych takich osiągnięć i badać, jak możemy stosować antykoncepcję u innych zwierząt dzikich. Dziękuję bardzo. Pa, pa.